Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Gramatyka języka niemieckiego. Oto lista wyrażeń rzeczownikowo-czasownikowych. Jak widzicie, jesteśmy już przy literce W, więc następnym razem czeka już nas ostatnia lista, a potem przechodzimy do innych zagadnień gramatycznych. Pierwsze nasze wyrażenie dzisiejsze to Vorsorge treffen, co oznacza zadbać, czy poczynić jakieś starania. I ten zwrot możemy zastąpić czasownikiem vorsorgen, co również oznacza zadbać. Einen Vorwurf machen, robić wyrzuty, zarzucać coś komuś, tak? Und vorwerfen, to zarzucać. Eine Wahl treffen, czyli podjąć wybór, po prostu wybierać. I możemy śmiało zastąpić ten zwrot czasownikiem wählen. I teraz mamy tutaj takie dwa wyrażenia, które są zastępowane tym samym czasownikiem. Jednak te wyrażenia znaczą delikatnie coś innego. Widerspruch erheben oznacza sprzeciwiać się. Widerspruch erheben, sprzeciwiać się. I mamy widersprechen jako czasownik, ale im widerspruch stehen, i może być tu rekcja jeszcze zu, czyli być w sprzeczności w stosunku do. I też czasownik, jaki zastępuje na tym tamten zwrot, to widersprechen. Czyli jakby tutaj użycie czasownika jest zależne od kontekstu. Czy po prostu sprzeciwiamy się, czy coś jest w sprzeczności w stosunku do czegoś. Ale różnica jest praktycznie bardzo kosmetyczna i delikatna. Widerspruch erheben i im Widerspruch stehen zu. To wszystko na dziś. Koniecznie zbudujcie dwa zdania i napiszcie je w komentarzach pod tym filmikiem. Jedno zdanie z wybranym przez Was wyrażeniem rzeczownikowo-czasownikowym, a drugie zdanie przekształcone z czasownikiem odpowiadającym temu wyrażeniu. Zapraszam Was za tydzień do kolejnej lekcji.